serdecznie na drugiej części spaceru po naszej dzielnicy Siedlce. W imieniu Rady Dzielnicy chciałbym przywitać wspaniałego przewodnika, pana Aleksandra Masłowskiego, który i w tą sobotę przy ładnej pogodzie będzie nas oprowadzał po tej dzielnicy. Więc no, poproszę o zacznienie. Dziękuję bardzo. Pogoda jest, proszę Państwa, nawet bardziej niż ładna, jest nawet za ładna. Dlatego postaram się dzisiejszą wycieczkę, na ile to będzie możliwe, prowadzić szlakiem cienia głównie. Proszę Państwa, zaczynamy tu, w tym miejscu, gdzie zawracaliśmy poprzednim razem. W zeszłą sobotę tutaj właśnie zawracaliśmy i szliśmy drugą częścią tej wschodniej części Siedlec, bo pamiętają Państwo pewnie z poprzedniego razu również, że granica między Siedlcami a zewnętrznymi nowymi ogrodami przebiega na ulicy Sowiej. Tak, kawałek, no, odrobinę na wschód od ulicy Sowiej, a my jesteśmy przy ulicy Ciasnej, czyli która też jest bardzo ważna dla Siedlec. Przypominam, że przed wojną nazywała się Brighton Gang, czyli szeroki zaułek, a po wojnie Ciasna. I jest to miejsce o tyle ważne, że przebieg ulicy Ciasnej mniej więcej wyznacza ten zakres 800 metrów, 800 dużych kroków od gdańskich fortyfikacji, czyli to jest ten zakres, w ramach którego wyburzano przedmieście, kiedy groziło Gdańskowi oblężenie. Jeśli przyjrzeliby się Państwo mapie Siedlec z roku 1807, która oczywiście uwzględnia stan tuż przed oblężeniem, zobaczyliby Państwo, że tutaj wokół nas byłaby gęsta zabudowa. Naprawdę gęsta zabudowa, cały ten teren na wschód od nas byłby zabudowany, widać by było działki większe, mniejsze, całą masę budynków. Jeżeli spojrzymy na mapę o 10 lat późniejszą, to mniej więcej tu właśnie od ulicy Ciasnej w stronę Gdańska aż do ulicy, aż do skrzyżowania z dzisiejszą ulicą Powstańców Warszawskich i Bohulanki, czyli do miejsca, gdzie stała brama Długich Ogrodów, zobaczyliby Państwo pustą przestrzeń. Wszystko zostało zniszczone. W związku z oblężeniem w roku 1807, kiedy na rozkaz dowódcy obrony to przedmieście zostało po prostu spalone na tą przepisaną, nie tylko już w tym momencie prawnie, ale i wcześniej zwyczajem, odległość 800 kroków, czyli zasięg artylerii, którą Gdańsk się bronił przed oblegającymi. Wszystko to zostało zniszczone i te tereny zostały przekształcone. Bardzo długo wracała tutaj cywilizacja. Początkowo były to tereny puste. Większość mieszkańców tych sprzed wojen napoleońskich nie wróciła na Siedlce, szukała gdzie indziej szczęścia, nie chciała ponosić tego no, ciężaru w postaci możliwości. Nie wiadomo było, kiedy następne oblężenie przyjdzie. Nie wiedzieli ci ludzie jeszcze wtedy, że właściwie następnego oblężenia Gdańska związanego z wypaleniem przedmieść już nie będzie nigdy, bo to w 1813 roku było ostatnim. Zatrzymaliśmy się w miejscu, które jest związane z kilkoma aspektami życia tej społeczności siedleckiej w pierwszej połowie XX wieku. W tym miejscu, gdzie jesteśmy, tam gdzie jest dom numer 79, mniej więcej w tamtej okolicy znajdował się jeden z lokali przy ulicy Kartuskiej. Jak Państwo już w poprzedniej części spaceru wiedzą, to była w charakterystyczny sposób dla przedmieść, które zawsze miały różne funkcje, powiedzmy, karczemne, jakieś takie miejsca były zawsze, gdzie się można było zatrzymać przed dojechaniem do miasta albo zaraz po wyjechaniu z miasta, zależy jak tam komu pasowało. Więc ta tradycja umiejscowiania na przedmieściach lokali, które ze względu na to właśnie, że były na przedmieściach, miały do dyspozycji znacznie większe przestrzenie niż te, które byłyby w samym mieście, więc bardzo chętnie takie lokale z ogrodami umieszczano na przedmieściach. Oczywiście tego charakteru lokalowego, charakteru restauracyjno-kawiarnianego Siedlec nie można porównywać z tym, co było we Wrzeszczu chociażby, ale były tu również lokale. Wspomnieliśmy sobie o takich lokalach jak Gdański Ogród Miejski i czy Kafedyra tam przy początku ulicy Kartuskiej. Natomiast tutaj właśnie w okolicy budynku 79 była kolejny taki przybytek, który nazywał się Sans Souci. Było to oczywiście nawiązanie do pałacu Hohenzollernów w okolicy Poczdamu, do tego miejsca, gdzie ulubionego miejsca króla Fryderyka. Numeracja. Mówiliśmy sobie również o tym, że numeracja ulicy, budynków przy ulicy Kartuskiej była zmieniana dwukrotnie, że była zmieniana numeracja pierwszy raz, kiedy w ogóle ulicę nazwano Kartuską, potem w latach 30., kiedy numerację okrężną, czyli biegnącą jedną stroną i zawracającą, zmieniono na numerację skaczącą, która do dzisiaj jest utrzymana. I te budynki, które są przedwojenne, mają te numery, które miały przed wojną.
te numery z lat 30. Natomiast ta zabudowa z lat 50. ona jest, jak powiedziałem, nieco inna, zarówno w swoim charakterze, zarówno w miejscu, gdzie przebiegają linie wyżej, jak i ta numeracja jest nieco przesunięta. I tu mniej więcej, gdzie mamy w tej chwili numer bodajże 124, przed wojną był, właściwie tu, gdzie jest torowisko, był budynek oznaczony numerem 100. I to był budynek o tyle ważny dla tego miejsca, że w nim znajdowała się restauracja, kawiarnia. To zawsze te funkcje wówczas były absolutnie łączone. Nie było takich tutaj, przynajmniej na Siedlcach, przybytków, które były tylko kawiarniami albo tylko restauracjami, która nazywała się Krzywy Łokieć. Krummer Ellbogen się to nazywało i od nazwy tej restauracji, nazwy starej, nazwy być może nawiązującej do jakiegoś starszego założenia, jakiejś starszej karczmy czy gospody, która tutaj istniała, od tej nazwy gospody całe to skrzyżowanie, całą tą bezpośrednią okolicę najbliższego skrzyżowania nazywano właśnie krzyżem. Do tych pocztówek, które są dla Siedlec tak charakterystyczne, na których Siedlca, to centrum Siedlec, za które trzeba uznać właśnie to miejsce, gdzie jesteśmy. Na tych pocztówkach zobaczą Państwo wieżę kościoła. Wieżę, która na pierwszy rzut oka każdemu mieszkańcowi Gdańska skojarzy się z jedną bardzo znaną budowlą. Była to wieża kościoła Zbawiciela, Heilandskirche, kościoła, który w 1901 roku został uroczyście poświęcony, kościoła, którego wieża, to był kościół neogotycki, o takiej podbudowie dość wysokiej z kamienia, z granitowej podbudowie z kamienia, wyżej z cegły, ale ta jego wieża właśnie była jednym z charakterystycznych obiektów tych dawnych Siedlec. I ta wieża na pierwszy rzut oka każdemu gdańszczaninowi skojarzy się z wieżą więzienną. Tą wieżą, która mylnie czasami bywa określana katownią. W każdym razie, jeżeli się przyjrzymy na starych zdjęciach tej wieży kościoła Zbawiciela, od razu zauważymy, że to jest po prostu taka smuklejsza nieco wersja wieży więziennej. To jest efekt tego, że architekt, który zaprojektował ten kościół, który nazywał się Tiedemann, był człowiekiem, który brał pod uwagę, w odróżnieniu od wielu swoich kolegów i wtedy i dzisiaj, brał pod uwagę lokalną tradycję budowlaną. Jemu wydało się w pewien sposób wskazane, żeby budynek, który powstaje na tej drodze, właściwie na drodze biegnącej ku historycznemu Gdańskowi, żeby ten budynek przynajmniej w formie swojej wieży, tej dzwonnicy, nawiązywał do czegoś, co jest charakterystyczne dla Gdańska. I rzeczywiście ta wieża była bardzo podobna z tym, że była jeszcze zakończona taką sterczyną. Wyglądało to trochę inaczej, ale na pierwszy rzut oka właśnie tą analogię, przynajmniej jeżeli chodzi o dekorację blendami tej wieży, możemy zauważyć. Kościół, proszę Państwa, powstał, czy parafia, luterańska parafia na Siedlcach powstała w 1895 bodajże roku, w ostatnich latach XIX wieku i w ten sposób Siedlce stały się oddzielną jednostką kościelną. Oczywiście mówimy o kościele ewangelickim. Tu na Siedlcach protestanci w odróżnieniu od innych rejonów Gdańska bynajmniej nie dominowali. Było tu bardzo wielu katolików, natomiast ci protestanci poprzednio należeli do parafii na Chełmie. Pamiętają Państwo pewnie to, co opowiadałem o zjednoczonym mieście Stolzenberg, o tym, że w Siedlce wraz z Chełmem, dzisiejszym Starymi Szkotami i Świętym Wojciechem tworzyły taki przedziwny twór, któremu nadano rangę miasta po to, żeby Gdańsk gospodarczo pognębić. Jakie efekty tego były, też Państwu opowiadałem, że to się w sumie nie udało. W każdym razie na Chełmie był parafialny kościół dla tego właśnie zjednoczonego miasta Stolzenberg. Kościół, który był kościołem kompozytowym, że tak powiem, to znaczy był to jeden budynek, w którym znajdowało się w przyziemiu więzienie i odwach, czyli strażnica tej miejskiej straży. Na pierwszym piętrze znajdował się ratusz, a na poddaszu był kościół. To był kościół, którego wyglądu nie znamy. Mamy rysunki jego w bardzo schematyczny sposób wykonane, także jak on wyglądał, nie możemy odtworzyć. Rysując go, wrysowując go w miejsce, które mógł wykorzystywać, a to jest taki trójkątny skraj działki dzisiejszego kościoła w centrum tej historycznej części Chełma. Wrysowując tam kościół, no widzimy, że ten budynek ratuszo-kościelny, widzimy, że to był budynek duży, ale te opisy, na które możemy natrafić, że zanim powstał kościół Zbawiciela, który miałbym za sobą w tej chwili, który mieścił 1000 wiernych, a był to duży kościół, to gmina luterańska z Siedlec uczęszczała do kościoła na Stolzenbergu, czyli na dzisiejszym Chełmie, i tam był kościół, który mieścił 3000 wiernych. No to jest gruba przesada. Ja myślę, że o 1-0 tam się ktoś pomylił i że to było 3
300 wiernych, biorąc pod uwagę, że był to budynek, który się mieścił na tamtejszym rynku. W każdym razie, proszę Państwa, od końca XIX wieku parafia luterańska istniała już tutaj na Siedlcach, od początku XX wieku miała swój właśnie kościół Highlands Kiesia, czyli kościół Zbawiciela. Zatrzymaliśmy się tutaj, dlatego że według mnie to jest najstarszy istniejący obecnie budynek na Siedlcach. To jest budynek, który jest wpisany do rejestru zabytków i dlatego w ogóle jeszcze stoi zapewne. To jest budynek, który w tym wpisie do rejestru zabytków ma napisane, że pochodzi z końca XVIII wieku. I rzeczywiście to jest możliwe, że ten budynek pochodzi z końca XVIII wieku, biorąc pod uwagę architekturę jego tutaj w fasady od strony ulicy Kartuskiej. Bo jesteśmy przy ulicy Kartuskiej, tej oryginalnej. Proszę Państwa, to jest budynek, którego właścicielami w momencie, kiedy to się już daje łatwo sprawdzać, kto był właścicielem w końcu XIX wieku, byli cały czas Trozinerowie. Rodzina Trozinerów jest dla Gdańska bardzo ważną rodziną. Trozinier z domu nazywała się Joanna Schopenhauer. Ta matka Artura Schopenhauera, która oprócz tego, że była jego matką i to jest jej zasługa dla światowej kultury, to, że jej syn został wielkim filozofem, oprócz tego dla Gdańska miała zasługę absolutnie nieocenioną, mianowicie spisała swoje wspomnienia z Gdańska i pod tytułem Gdańskie wspomnienia młodości, te wspomnienia sobie funkcjonują w literaturze gdańskiej i w zasadzie każdy, kogo interesuje historia Gdańska, powinien te wspomnienia przeczytać, bo tam są informacje zarówno bardzo ważne i takie fundamentalne dla historii Gdańska, jak i tysiące drobnych szczegółów, które dają nam obraz życia w Gdańsku w drugiej połowie XVIII wieku. To jest miejsce, proszę Państwa, ten dwór Trozinerów jest miejscem, na którym, znaczy ten budynek, na nim kilka lat temu zawisła żółta tabliczka budynek do rozbiórki. Udało się trochę, wykorzystując przyjazne stosunki z mediami i pewne wpływy, udało się po pewnej drobnej aferze, drobnej na szczęście, doprowadzić do tego, że ta tabliczka zniknęła. Pytanie, czy zniknęły zamiary względem tego budynku. To jest budynek tak jak na przykład na Oruni, prawda? Na Oruni wiadomo, że był dwór, w miejscu którego stoi obecny Dom Kultury, że tam wcześniej był dwór, który należał do Andreasa Schopenhauera, dziadka Artura Schopenhauera. No i oczywiście, mimo że nie ma żadnych dokładnych relacji na ten temat, to mówi się, że przecież w oczywisty sposób musiał u swojego dziadka Andreasa Schopenhauera Artur Schopenhauer, słynny światowy filozof, bywać. No jeżeli bywał tam u dziadka Schopenhauera, to może i bywał tutaj u dziadka Trozinera. Tego nie wiemy, tak samo jak tamtego na pewno nie wiadomo. Więc można by nawet w taki sposób próbować ten budynek uratować. A z całą pewnością lokalna wspólnota mieszkańców Siedlec przez swoje organy, czyli przez Radę Dzielnicy, powinna zrobić wszystko, żeby ten budynek uratować. Bo jest to, jak mówię, z porównania. Proszę pamiętać o tym, co się tutaj stało. Siedlce były niszczone, między innymi zostały zniszczone w 1813 roku. Bardzo dotkliwie zostały zniszczone. Więc jeżeli to jest budynek jeszcze XVIII-wieczny, to znaczy, że to jest budynek tych poprzednich Siedlec. Tych sprzed odrodzenia w pierwszej połowie wieku XIX. Więc najstarszy budynek Siedlec z całą pewnością zasługuje na to, żeby był uratowany. Co w nim będzie, jaką funkcję mu przeznaczyć, to jest rzecz drugorzędna, ale taki obiekt za wszelką cenę trzeba uratować. Tramwaj. Tamtej drogi przecież nie było, tędy jeździł tramwaj. To jest tramwaj, jak Państwu poprzednim razem już mówiłem, w roku 1886 przez Siedlce pojechał tramwaj konny. Ten tramwaj konny kończył się w tym samym miejscu, gdzie jest pętla za kościołem, tak zwana końcowa. I ten tramwaj został zelektryfikowany w 10 lat potem, w roku 1896. No ten cud nie wygląda na bycie jeszcze XIX-wiecznym, aczkolwiek kto wie. Jest to w każdym razie również zabytek, relikt rozwiązań komunikacyjnych, jakie tutaj właśnie na Siedlcach funkcjonowały. Też by go trzeba przynajmniej odmalować, a cóż szkodzi, żeby go odmalować i powiesić na nim tabliczkę, że to jest chyba ostatni słup trakcyjny zachowany tutaj na tym ciągu, prawda? W tych starych. To jest pewien konglomerat pewnych, może nie osobnych osad, ale pewnych terytoriów, które, czy też pewnych terenów, że w ramach dzisiejszych Siedlec da się wyróżnić pewne subdzielnice, czy też historyczne okolice. Oczywistą rzeczą jest, że mamy te zewnętrzne nowe ogrody, aż do ulicy Sowiej. Oczywiste jest, że gdzieś tam mamy zaraz zaczynający się Emaus i to są takie części dzisiejszych Siedlec, które każdy zna i każdy potrafi mniej więcej je wskazać, przynajmniej gdzie one mają centra swoje. Były również takie mniejsze dzielnice, było pole
Schillinga, które też Państwu zaraz spróbuję pokazać, gdzie ona mniej więcej było. Była ta rola mniszek, ten Nonnen Acker, tam gdzie jest to nowoczesne, niesamowicie nowoczesne osiedle z 30 lat, które Państwu poprzednim razem pokazywałem. Natomiast tutaj w górę, to widzimy wylot ulicy Kościelnej, tej ulicy Kościelnej, przy której nie ma żadnego kościoła. Tam w górę ta ulica przechodzi w ulicę Pobiedziską. Uwaga, uwaga. Pobiedzisko to w zasadzie tak etymologicznie jest to miejsce, gdzie nastąpiło jakieś zwycięstwo. Miejsce zwycięskiej bitwy to jest Pobiedzisko. Dlaczego tam się pojawiła ta nazwa? Nie wiem, na to pytanie odpowiedzieć nie potrafię. Natomiast mogę powiedzieć to, że ta ulica i sąsiednia ulica Kłopot nazywały się przed wojną Alte i Neue Sorge, czyli Stary i Nowy Kłopot. Ta okolica, czyli za ulicą Malczewskiego, jakbyśmy poszli tej ulicą Kościelną, za ulicą Malczewskiego, tam gdzie się zaczyna właśnie ulica Kłopot, czyli ta Neue Sorge, tam właśnie była taka subdzielnica, pewna okolica, która właśnie się nazywała Neue Sorge, czyli Nowy Kłopot. Również nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, jakim cudem tą okolicę nazwano w tak dziwny sposób. Cóż to znaczy Nowy Kłopot? Natomiast nieco w lewo od ulicy, patrząc z tej strony, z której patrzymy, nieco w lewo od ulicy dzisiejszej Pobiedzisko, znajdowało się miejsce, które na mapach jest oznaczone jako Neue Sorge, czyli nie ma, bez problemu, nie ma problemu. Podejrzewam, jeszcze tego nie udało mi się namierzyć, dopiero szukam tego, co to mogło być. W każdym razie mieliśmy Stary Kłopot, Nowy Kłopot i Bez Kłopotu. Podejrzewam, że to był jakiś lokal. Bo tak przewrotna nazwa, że tu jest Stary Kłopot i Nowy Kłopot, a u nas nie ma żadnego kłopotu, wskazuje na to, że mógł to być jakiś po prostu jeden z tych siedleckich lokali. Dobra, zostało nam 100 metrów do przejścia, zatrzymujemy się. Jedyną taką figuralną dekorację, którą on ma na fasadzie. Widzą Państwo tutaj tego kobutka. Ten kobutek w tej chwili jest brudny, a powinien być czerwony. Dlatego, że ten kobutek przypomina, że w tym właśnie miejscu znajdowała się jedna z siedleckich karcz i gospód, która już w końcu XVIII wieku istniała i nazywała się Roter Hahn, czyli czerwony kur. Być może, ponieważ to określenie Roter Hahn i w ogóle czerwony kur jest nawiązaniem do ognia po prostu, prawda? Kur, czerwony kur szalejący oznacza pożar, więc być może było to nawiązanie do jakiegoś znaczącego pożaru, który miał tu miejsce wcześniej. Wiemy natomiast, że w końcu XVIII wieku istniała tutaj właśnie taki lokal, taka gospoda, która nazywała się Czerwony Kur i ona właśnie dała nazwę tej ulicy. Bowiem ta ulica, dzisiejsza ulica Goszczyńskiego, nazywała się Rothenschengang, czyli ulica Czerwonego, właściwie zaułek Czerwonego Kogutka. Tu zatrzymujemy się również po to, nie tylko żeby pokazać tą bardzo ciekawą dekorację, o którą też trzeba dbać, proszę Państwa, dlatego że w tej dekoracji, w tym kogutku jest pokazane coś, czego nazwy miejscowe już nie uwzględniają. Kiedyś, kiedy tą ceramiczną dekorację umieszczono na tym budynku, tutaj była ulica zaułek Czerwonego Kogutka, więc było to oczywiste, jedno do drugiego pasowało. W tej chwili mamy tu ulicę Goszczyńskiego, czyli nic już się nie dowiemy, jeżeli ten czerwony kogutek zniknie. Kogutka proszę też mieć na uwadze, jeżeli będą Państwo zastanawiali się nad tym, czego historycznie należy na siedlce. Proszę Państwa, jesteśmy na kolejnym cmentarzu. Już w ciągu tej dwudzięściowego spaceru po siedlcach na jednym cmentarzu byliśmy, teraz jesteśmy na drugim. To jest tak zwany Schlappkirchhof, czyli kościół na szlapce. Jakbyśmy to tłumaczyli. Ta cała okolica, tutaj w górę się ciągnąca, aż pod Suchaniną, to jest subdzielnica Siedlec, nazywająca się właśnie Schlappke. Tak brzmi jej oryginalna nazwa. I to jest kolejna nazwa, która ma bardzo skomplikowaną i kontrowersyjną etymologię. Wiadomo, że jeszcze w XVII wieku znajdowała się tutaj karczma, która nazywała się Schlappkirchhof, czyli karczma na szlapce, jak gdybyśmy to dosłownie, fonetycznie oddawali tą nazwę. Jej właścicielem był niejaki Michael Dargatz. Jak chcą niektórzy do zwolenników tej teorii, kto wie, czy nie jest jej twórcą, należy profesor Janusz Ajpis, że słowo szlapkę jest fonetyczną kalką polskiego wyrazu człapać. Czyli człapka miałoby być przydomkiem tegoż Michaela Dargatza, który ze względu na jakąś wadę postawy chodził szurając nogami, krótko mówiąc, człapą.
No ale to jest tylko jedna teoria, bo musimy pamiętać o tym, że istnieje również słowo całkiem w okolicy niedalekiej, mianowicie rosyjskie słowo szlapa, które oznacza tyle co kapelusz. Tutaj Rosjanie operowali niejednokrotnie przecież i kontakty Gdańska z Rosją jeszcze w tym okresie wielkiego historycznego złotego wieku Gdańska już wtedy były, więc nie jest wykluczone, że może być również tego rodzaju źródło słów tej nazwy. Dlatego takie wprost przyjęcie tego, że słowo szlapkę pochodzi od wyrazu polskiego człapać, w związku z tym tłumaczenie tej nazwy jako człapka, jest uważam, no, mówiąc delikatnie, pewnym nadużyciem, pewną nadinterpretacją. Budynek numer 175 jest ostatnim domem na Siedlcach. Ja już jestem w Emaus. Część z Państwa jeszcze jest na Siedlcach. To chciałem Państwu pokazać, bo te historyczne granice i te historyczne zasięgi poszczególnych okolic, jeżeli one są tak wyznaczalne, to wypadałoby je znać, wypadałoby je kojarzyć właśnie po to, żeby nie było potem problemu z powiedzeniem, gdzie jest Emaus, gdzie są Siedlce i w wielu innych miejscach w Gdańsku funkcjonują takie problemy. Pamiętają Państwo zdziwienie mieszkańców pewnej części Wrzeszcza, którzy nagle pewnego dnia rano dowiedzieli się, że już nie mieszkają we Wrzeszczu, tylko w Strzyży, prawda? Kiedy została utworzona nowa dzielnica. No tutaj nie grozi podział dzielnicy Siedlce na Siedlce i Emaus, natomiast jest to podział absolutnie historyczny. Pamiętają Państwo w takim razie, cofamy się myślami do ulicy Sowi. Tam się Siedlce zaczynają, a jego główna oś, ich główna oś ciągnąca się wzdłuż ulicy Kartuskiej, a tu właśnie w tym miejscu, w tym zaułku Siedlce się kończą. I dalej się zaczyna Emaus. Muzyka w zabytkach. No w tym roku nie będzie muzyki w zabytkach, więc chociaż cieszę się, że w ten sposób mam szansę z tak szacownym pulpitem stanąć na tak szacownym tle. Proszę Państwa, jesteśmy w kościele świętego Franciszka z Asyżu. Zacznijmy od tego Emaus. Co to jest w ogóle z tym Emaus? Skąd to Emaus się wziął? Emaus, proszę Państwa, ta nazwa tej subdzielnicy Siedlec, dzisiejszej subdzielnicy Siedlec, pochodzi od kolejnej karczmy. Mamy to, co już wielokrotnie, o co Państwu wielokrotnie wskazywałem, mamy do czynienia z tym systemem lokali gastronomiczno-hotelowych pozwalających tym, którzy się spóźnili do Gdańska na zamknięcie bram, ewentualnie tym, którzy wyjechali z Gdańska już zbyt późno i muszą gdzieś przenocować, na nocowanie, na zatrzymanie się, na zjedzenie, wypicie. I każde miasto do momentu, kiedy podróże odbywały się przy użyciu konnych wozów, kiedy trwały w związku z tym bardzo długo, każde miasto na świecie chyba było otoczone tego typu przybytkami. Natomiast tutaj właśnie ta karczma Emaus, za chwilkę sobie dojdziemy do miejsca, gdzie ona według wszelkiego prawdopodobieństwa się znajdowała. Natomiast z całą pewnością ona właśnie dała nazwę okolicy. To Emaus, czy ten Emaus, bo nie wiem właściwie jak to, jakiego rodzaju jest Emaus, więc ta osada była przesunięta względem dzisiejszego, tego miejsca, gdzie w tej chwili się znajdujemy, które odruchowo i słusznie traktujemy jako centrum dzisiejszego Emaus. Ta osada znajdowała się nieco ku zachodowi. Znajdowała się mniej więcej tam, gdzie w tej chwili jest skrzyżowaniem Nowolipia i ulicy Łostowickiej z ulicą Kartuską. Proszę Państwa, najnowszym nabytkiem, którym Kościół Emaus absolutnie może i powinien się chwalić, jest odzyskanie po wielu, wielu latach sztandaru Katolickiego Męskiego Stowarzyszenia Siedlce Emaus. To jest, proszę Państwa, sztandar, który został przypadkowo odkryty na aukcji internetowej. Następnie odbył się cały długi proces kupowania tego sztandaru, bowiem musiała to zrobić jedna z tutejszych parafianek, bo przecież parafia konta w serwisie aukcyjnym nie ma. Było niebezpieczeństwo, że ktoś przelicytuje tych, którzy chcieli ten sztandar odzyskać dla Emaus i go tutaj do kościoła świętego Franciszka z powrotem przynieść, więc potrzebna była pomoc finansowa i tą pomoc finansową uzyskano od biznesmena, miejscowego biznesmena, zresztą fundatora jednego z okolicznych pomników, który sobie zaraz zobaczymy. Więc proszę Państwa, jak Państwo widzą, wracają nie tylko jako nieruchomość, ten kościół wraca do takiego stanu, który powinien mieć, bo z tego co słyszałem, proszę mnie poprawić, księdza kościół, że jest plan taki, żeby przywrócić ten układ i wygląd, jaki był przed wojną, prawda, ten, który został zniszczony, który jest bardzo dobrze znany, bo jest dokumentacja fotograficzna, więc jak dobrze pójdzie, czego serdecznie życzymy i parafii księdzu, za parę lat, jeśli się tutaj przyjdziemy, no to zobaczymy kościół taki, jaki był w roku 1906, kiedy był konsekrowany po raz pierwszy. Więc tego sobie Państwu życzę i bardzo dziękujemy za gościnność, bardzo dziękujemy za pokazanie tego sztandaru i za chwilę będziemy ruszać do miejsca, gdzie ten właściwy Emaus, pierwotna osada się znajdowała. Proszę Państwa,
mam za sobą pętlę tramwajową. Pętlę tramwajową, która jako końcowy przystanek tramwaju swoją historią sięga lat 80. XIX wieku. W 1886 roku, jak mówiłem Państwu już wcześniej, dojechał do Emaus tramwaj. Tramwaj konny oczywiście, więc na zakończeniu takiej linii, ponieważ ta linia była jednotorowa i w zasadzie na początku nie było pętli, tylko był taki ślepo zakończony tor. Tor z taką, powiedzmy, bocznicą, którą można było wagony w razie potrzeby odwracać i z powrotem ku Gdańskowi kierować. Do Targu Siennego kursował ten tramwaj konny. W 10 lat później linia została zelektryfikowana. Ta zajezdnia, tutaj ta stara zajezdnia dla tramwajów konnych, wyposażona właśnie w lecznicę i stajnię dla 24 koni, stała się niepotrzebna, została przekształcona, stopniowo została przekształcona w zajezdnię dla tramwajów, właściwie w taką pętlę, już w pętlę dla tramwajów elektrycznych. Ta pętla nazywana była po II wojnie światową przez miejscowych, tak zwanych lokalsów, nazywana była końcową, no to jest logiczne. Tą nazwę, w zasadzie zrobiła się nazwa historyczna, bo to już nie jest końcowa, proszę Państwa, odkąd tramwaj pojechał dalej do Piecek, prawda, i jazdą. Jesteśmy w miejscu, gdzie ten oryginalny Emaus był. Tu, po tej stronie, widzą Państwo zabudowania dawnego młyna. Młyn to po lewej, to jest młyn, nowy młyn w Emausie, trzeba by powiedzieć, dlatego że oryginalny młyn w Emaus znajdował się dużo bardziej na zachód, znajdował się vis-a-vis tego kompleksu niegdyś milicyjnego, wcześniej szkolnego, teraz też szkolnego, właściwie schroniska młodzieżowego. Tam się znajdował ten młyn i został zniszczony w związku z, w 1813 roku, w związku z oblężeniami z początku XIX wieku. I wtedy został przeniesiony tutaj bliżej, cała osada się również przenosiła, jak Państwu mówiłem, w kościele, coraz bardziej, coraz bliżej granicy Siedlec. To, co tutaj widzimy, to ta po lewej stronie bryła tego młyna, który był młynem już niekorzystającym z siły potoku, bo był zbyt daleko. Potok płynął tutaj kawałek dalej. Więc to był młyn, który już został wyposażony właściwie przez... To był młyn, który był wyposażony w nowe, nowoczesne rozwiązania. Była tu również fabryka chleba, czyli przemysłowa piekarnia. A obok, w tym budynku z czerwonym dachem, znajdował się zajazd. Prawdopodobnie to jest właśnie to miejsce, gdzie ta gospoda Emaus się znajdowała wcześniej. To jest zajazd, który nazywał się Czermule, czyli przy młynie. No i on istniał, proszę Państwa, bo to, na co patrzymy, to nie jest ten sam zajazd, chociaż jest taki sam właściwie. Ten zajazd istniał do 2011 roku, kiedy to pod pełną opieką konserwatorską został zrównany z ziemią, dlatego że tam ktoś się nie zorientował, że coś tutaj się dzieje. No ale nałożono na właściciela tej nieruchomości obowiązek odbudowy tego zajazdu w takim samym kształcie, jaki został zburzony. No i w zasadzie trzeba by wziąć dwa zdjęcia i bardzo szczegółowo się przyglądać, żeby dojść, czym ten nowo zbudowany budynek się różni. Czy to jest, proszę Państwa, właściwe postępowanie względem zabytków, czy zburzenie zabytku i zbudowanie takiego samego w tym samym miejscu? No jest to jakieś rozwiązanie. Nie można powiedzieć, że to jest rozwiązanie, które nie ma żadnych zalet, zwłaszcza jeżeli stan budynku jest bardzo zły. No ale mimo wszystko jednak powinniśmy starać się zachowywać tak zwaną substancję zabytkową, której tutaj się zachować właśnie w związku z tym. Ulica Kartuska biegnie dalej, jak Państwu mówiłem, w czasie pierwszego spaceru ma w granicach miasta około 12 km. Biegnie sobie dalej i dalej są krzyżowniki. Co jest polskim tłumaczeniem, no takie, powiedzmy, umiarkowanie rzeczywistym, umiarkowanie wiernym, nazwy Tempelburg. Tempelburg oznacza tyle, co Zamek Świątyni. To jest nazwa, która tradycyjnie wiązana, te nazwy zawierające słowo tempel po niemiecku, są najczęściej wiązane z zakonem templariuszy. Wiadomo, że była to własność krzyżaków kiedyś, natomiast czy to była własność templariuszy, no to już raczej jest trudne do ustalenia. Jest to oczywiście możliwe, natomiast tego nie wiemy. A więc nazwa Tempelburg, czyli krzyżowniki, pozostała do dzisiaj właśnie w tej nieco zmodyfikowanej formie. W tych krzyżownikach jest dwór, który nazywamy w skrócie dworem Brandesów. Jest to dwór, który był w posiadaniu kilku rodzin gdańskich patrycjuszy, gdańskich członków elity politycznej i gospodarczej. Najpierw Boków, potem właśnie Brandesów, potem Schwarzwaldów. Gościł tutaj król Zygmunt III Waza, więc to takie dla miejsca podnoszące bardzo rangę wydarzenie też miało miejsce. Ale proszę Państwa, czy to byłby jeszcze starszy budynek od tego dworu Trozinerów, ale to już jest właściwie, to już właściwie nie są Siedlce, prawda? Więc mówię, że podtrzymuję to, co mówiłem wcześniej, że najstarszym budynkiem na Siedlcach jest właśnie ten XVIII-wieczny dwór przy starej ulicy Kartuski. Proszę Państwa,
tyle chciałem Państwu opowiedzieć o Siedlcach, o ich historii. W ciągu tych dwóch spacerów przeszliśmy tylko tą część siedlecką i to nie całą, jeszcze byśmy musieli tak z dobre pół kilometra pójść w tą stronę, żeby do granicy Siedlec, obecnych administracyjnych Siedlec dotrzeć. No ale po Siedlcach historycznych całych Państwa przeprowadziłem. Pokazałem Państwu wszystko to, co moim zdaniem jest warte uwagi i warte tego, żeby to wiedzieć o Siedlcach, żeby móc zbudować sobie taką pewną mapę okoliczności historycznych, niezwykłości, charakterystyki Siedlec, która będzie powodowała to, że mogą ci z Państwa, którzy mieszkają na Siedlcach, być ze swojej dzielnicy jako wyjątkowej dumni, co jest w pełni uprawnione i uzasadnione. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.